3, 4, 5, 6. Podróż koleją to wspaniała przygoda. Dobrze, jeśli upływa nam w przyjemnej atmosferze, bez przykrych niespodzianek i niemiłych sytuacji. Polu, czy potrafisz wymienić 5 zasad kulturalnego zachowania w pociągu? Nie będzie łatwo. Czyżby wreszcie zadanie, któremu nie podołaś, siostrzyczko? Po pierwsze, gdy wchodzisz do pociągu, a potem do przedziału, nie przepychaj się. Po drugie, zajmij tylko jedno miejsce, a gdy widzisz kogoś starszego, ustąp mu swoje miejsce. Zachowaj ciszę i czystość. I ostatnie może to. Nie kładź nóg na siedzeniu. Naliczyłem tylko 4. Bo źle policzyłeś. Ale niech ci będzie. Uzupełniam katalog o pomoc innym. Na przykład z bagażem, gdy tego potrzebują. Zadowolony? Bardzo, Polu. Bardzo. Jak zwykle udzieliłaś doskonałej odpowiedzi. A to tylko dzięki mojej interwencji. Krzysiu, co my byśmy bez ciebie zrobili? Obydwojgu wam należy się pochwała. Każdy powinien pamiętać, że nie jest jedynym podróżnym w pociągu. Dlatego bardzo ważne jest, by każdy pasażer poznał, zapamiętał i przestrzegał tych najważniejszych zasad kulturalnego podróżowania. Czyli po prostu nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Dobrze powiedziane, Krzysiu. A tymczasem rzucaj kostką. Teraz twoja kolej.